zanim to ćwiczenie, to pokażę Państwu ten rysunek, bo o nim zapomniałem. To jest taki szacunek, który daje też do myślenia. To jest szacunek dla krajów różnych OECD w perspektywie roku 2050, o ile się zwiększy odsetek w całej sile roboczej osób, które świadczą usługi w sektorze usług opiekuńczych. Zwróćcie Państwo uwagę, w większości przypadków jest to dwukrotny wzrost. A mówimy tutaj o krajach, które już dzisiaj mają często bardzo dobrze rozwinięty sektor usług opiekuńczych. Ten rysunek w ogóle nie dotyczy Polski, gdzie ten sektor jest zupełnie powijany. Ostatnie zdanie usługi. Spójrzcie Państwo, dwa rysunki. Pierwszy z nich pokazuje, ilu Polska potrzebowałaby imigrantów, żeby skompensować zmiany w osobach aktywnych zawodowo, czyli tych osobach, które są na rynku pracy. To mniej więcej odzwierciedla dzisiejszy stan, bardzo niewielki napływ w skali roku. Zwróćcie Państwo uwagę, w perspektywie roku 2030 to powinno być już około 100 tysięcy osób rocznie. Żebyście Państwo mieli świadomość, GUS szacuje, że w Polsce obecnie zasób imigrantów wynosi około 100 tysięcy łącznie. Tu mówimy o napływie około 100 tysięcy rocznie. Żeby utrzymać te zasoby na niezmienionym poziomie, w roku 2050 takich osób powinno napływać. Mówimy o nowych migrantach, podkreślam, powinno być powyżej 150 tysięcy rocznie. Jeżeli Państwo powiedzieć, że to zadanie jest według mnie w zasadzie niewykonalne i jest to model nierealistyczny, to jeszcze ostatni slajd, który porównuje sytuację w Polsce do Wielkiej Brytanii. I pytanie tutaj jest proste, znowu w perspektywie roku 2050, ile musiałoby napłynąć imigrantów i jaki musiałby być ich udział w populacji, żeby zahamować zmiany demograficzne, czyli żeby zahamować spadek liczby osób w wieku aktywnym zawodowo. Spójrzcie Państwo uwagę, zwróćcie uwagę, w Wielkiej Brytanii mamy taką wartość, a w przypadku Polski ta wartość jest znowu prawie dwukrotnie wyższa. W roku 2050 w Polsce imigranci stanowić by musieli blisko 50% całości populacji. I chciałbym na tym skończyć, bo wydaje mi się, że to dość dobrze pokazuje, że imigracja oczywiście może być rozwiązaniem. Może być rozwiązaniem zwłaszcza w krótkim, średnim okresie, natomiast nie ma się co łudzić, że napływ migrantów do Polski, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację obecną imigracyjną Polski, drastycznie zmieni naszą sytuację. Trudno sobie wyobrazić, że w perspektywie 20 lat Polska stała się krajem bardziej wielokulturowym niż Wielka Brytania. I polecam Państwu uwadze jeszcze raz ten slajd, który teraz widzicie. Dziękuję.